W Płońsku zrealizowane zostały kolejne ważne dla miasta inwestycje. Są nowe chodniki i ścieżki rowerowe przy ulicy Grunwaldzkiej 52, 54, 56, 63 i 65 i ulicy Młodzieżowej 2, 4, 6. Inwestycja, którą zrealizował Zarząd Dróg i Mostów, kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. Trwa zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Rudki. Tu prace będą kosztowały 500 000 złotych. Za te pieniądze przebudowane zostaną drogi wewnętrzne. Przebudowano także parking przy ulicy Sienkiewicza, przy budynku Poczty Polskiej. Jest to parking z kostki na 27 miejsc przy ulicy Sienkiewicza, przy poczcie, dopiero co oddany do użytku. Będzie tam strefa również płatnego oparkowania, żeby zachować płynność, tak, żeby nie był to parking tylko dla mieszkańców pobliskich bloków, ale żeby to był parking dla osób, które korzystają z urzędu pocztowego. Tak? Chodzi o zachowanie płynności ruchu. Za parking, który został wykonany z kostki brukowej, miasto zapłaciło 200 tysięcy złotych.